To jest Toyota Yaris. A to jest nowa Toyota Yaris. Wiecie, na czym polega zasadnicza różnica? Nie chodzi o wygląd, nie chodzi o napęd, nawet nie chodzi tutaj o generację modelu. Chodzi o to, że to jest miejski samochód segmentu B, a to jest wszechstronny samochód segmentu B. W tym jest niezbyt wygodnie, siedzi się wysoko, ale za to dobrze jeździ po mieście, jest zwrotny i mało pali. W tym siedzimy niżej, wygodniej, z tyłu jest więcej miejsca, a samochód nadaje się nie tylko do miasta, ale i na trasy. A jeśli zajdzie taka potrzeba, to pojedziemy nim gdzieś dalej, jak kompaktem. Wszystkie auta, które tu widzicie, zaprojektowano tak, by z jednej strony pozostawały typowymi mieszczuchami, ale z drugiej dawały komfort i przestrzeń osobom, które wybrały je zamiast kompaktu. Dlatego jak nigdy dotąd określenie subkompakt idealnie oddaje ideę segmentu B. To auta tanie, ale uniwersalne. Choć z tą taniością trzeba być trochę ostrożnym. Najtańszy w tym towarzystwie jest Ford Fiesta, ale za wersję podstawową i tak zapłacicie prawie 50 tysięcy złotych, a jeśli auto ma być naprawdę wszechstronne, to pod maską musi mieć około 100-konny silnik i wtedy cena rośnie do prawie 60 tysięcy złotych. Po drugiej stronie jest Volkswagen Polo. 115-konna odmiana to wydatek ponad 70 tysięcy złotych, ale wiecie co? Owszem, ceny są wysokie i tak na dobrą sprawę bez 60-70 tysięcy złotych nie ma po co iść do salonu, ale jeśli miałbym z taką kwotą wybór pomiędzy ładnie skonfigurowanym samochodem segmentu B z mocnym silnikiem, a ubogą wersją kompaktu z najsłabszą jednostką, to bez namysłu brałbym to pierwsze. Mając do dyspozycji ten obiekt, świeżutkiego wchodzącego dopiero na rynek Yarisa oraz jego czterech konkurentów, sprawdzimy w 5 próbach słuszność teorii o wszechstronności samochodów segmentu B oraz odpowiemy na pytanie, który z nich jest najlepszy. Prawdziwym testem wszechstronności wnętrz tych samochodów jest ocena ilości miejsca z tyłu, ponieważ w tym obszarze segment B wypada jeszcze dość przeciętnie. We wszystkich autach ustawiłem fotel kierowcy pod własne preferencje, a cenię sobie raczej taką sportową pozycję za kierownicą. Mam 1,80 m wzrostu, usiądę sam za sobą i zobaczymy, ile jest przestrzeni. Zacznijmy od Opla Corsy. Ciasne samochody segmentu B to już historia, co pokazuje doskonale Opel Corsa. Zobaczcie, ile tutaj jest przestrzeni na nogi. Nie mam też problemów ze stopami, a nad głową, no cóż, minimalna przestrzeń, ale wciąż moja głowa nie dotyka pod sufitki. Mówi się, że Polo to taki trochę zmniejszony Golf, a Golf jest przestronnym autem z tyłu. I jak widać, w Polo również jest dużo miejsca na nogi, jeszcze więcej niż w Corsie miejsca na stopy i sporo przestrzeni nad głową. Nowa Toyota Yaris jest krótsza od poprzednika, ale ma dłuższy rozstaw osi. Pierwsze co zauważyłem, to do Yarisa wsiada się trochę trudniej niż do Polo czy Corsy, ponieważ ma krótkie drzwi i wąski otwór. Miejsca na nogi jest wystarczająco również na stopy, subiektywnie mniej niż u konkurentów, ale z drugiej strony ten fotel jest taki jakby nadmuchany. Nad głową jest mało miejsca, ale nie dotykam pod sufitki. Mniej więcej tyle, co w Corsie. Skoda Fabia to nie tylko typowe auto handlowca, ale również dla wielu rodzin auto rodzinne. W Skodzie Fabii zwraca uwagę przestrzeń nad głową. Jest jej bardzo dużo. Swoją drogą mówi się, że Skoda to auto dla starszych ludzi jeżdżących w kapeluszach i być może coś z tego jest. Natomiast wyczuwalnie jest tu mniej przestrzeni na nogi. Jest to pierwsze auto, w którym dotykam piszczelami oparcia fotela, ale na stopy mam sporo luzu i tutaj w zasadzie też nie ma na co narzekać. Z doświadczenia wiem, że Fiesta tutaj przegra, ponieważ jest ciasnym samochodem z tyłu. A oto dowód. Zobaczcie, że chociaż mieszczę się tutaj, to już na przykład moje piszczele wyraźnie opierają się o siedzenie. Moje stopy nie mają zbyt dużo swobody. Co prawda kolanami nie dotykam jeszcze oparć foteli, ale gdyby ktoś usiadł, kto preferuje mniej sportową pozycję za kierownicą, taką bardziej zrelaksowaną, to już na pewno bym tutaj opierał się. Natomiast nad głową mam sporo przestrzeni, mniej więcej tyle co w Polo. Skoro już wiemy, że Opel Corsa i Volkswagen Polo są najprzestronniejsze ze wskazaniem na Polo, wiemy też, że Toyota Yaris i Ford Fiesta są najciaśniejsze ze wskazaniem raczej na Fiestę, a Skoda Fabia jest gdzieś po środku, to teraz sprawdźmy ich bagażniki. Ich pojemność ma o tyle znaczenie, że gdy trzeba będzie się spakować z rodziną, choćby na weekend, to może pojawić się problem. Poprosiłem moją żonę, żeby spakowała nas na weekend i oto efekt.
Przyznam, że to i tak zaskakująco mało. Mała jest też pojemność bagażnika Forda Fiesty, 311 litrów, chociaż z tego co pamiętam, przed liftingiem było 292 i wątpię, żeby cokolwiek się tak naprawdę zmieniło. No ale spróbujmy. Mniejsza torba wchodzi w ten sposób, natomiast większa mieści się, ale przestrzeni nie pozostaje już tutaj zbyt dużo. Wejdą jakieś buty, może torba z niedużymi zakupami. Bagażnik Fabi ma 330 litrów i już na oko widać, że jest większy. Mam wrażenie, że ta duża torba zmieści się nawet w ten sposób. I zmieściła się. Zobaczcie, ile tu jeszcze zostało miejsca. Tutaj zmieści się jeszcze taka wąska, może trochę spłaszczona torba. Co więcej, mamy tutaj dodatkową półeczkę na jakieś drobiazgi i jeszcze kieszonkę na dodatkowe drobiazgi. Bagażnik Yarisa to na razie zagadka, bo nawet pytałem polskiego importera, jaka jest pojemność bagażnika. Na razie nie wiadomo. Ale wydaje mi się, że około 320 litrów, jeżeli za punkt wyjścia weźmiemy Skodę Fabię, a być może nawet więcej, bo zobaczcie, ta torba mieści się wzdłuż, a tutaj zostaje jeszcze naprawdę sporo miejsca. Tak jakby tą też można by było tutaj włożyć, ale nie widzę tutaj haczyka. Na zakupy jest, ale w takim trochę dziwnym miejscu. Bagażnik Polo ma na papierze 351 litrów, więc jest największy, ale na oko wydaje się mniej więcej taki jak Fabii. Wchodzi tu bez problemu ta duża torba wzdłuż, obok mała i mamy jeszcze sporo przestrzeni. Wydaje się, że tej przestrzeni na górze jest niewiele, ale podłoga jest w tym wysokim poziomie. Przestawiłem ją tak, ponieważ ta duża torba nie weszłaby wzdłuż, gdybym ją opuścił do takiego poziomu. Są też haczyki na zakupy, więc wszystko gra. Corsa teoretycznie ma najmniejszy bagażnik, 309 litrów. Wchodzi tutaj ta torba wzdłuż, ale dosyć ciasno. Mniejsza bez problemu. Jest jeszcze sporo przestrzeni obok. Czas pojeździć, a skoro mamy do dyspozycji tor, to sprawdźmy, jak te maluchy poradzą sobie w zakrętach, ale i podczas zwykłej jazdy. Zacznę od Fiesty, bo to bez wątpienia król zakrętów. Już po przejechaniu nie kilkuset, tylko dosłownie kilkudziesięciu metrów i jednego zakrętu czuć, że Ford Fiesta to zupełnie inne auto niż wszystkie pozostałe samochody segmentu B, pomimo że jeszcze nimi nie jeździłem. Ford Fiesta jest stworzonym samochodem sportowym i nieważne, co ma pod maską, nieważne, jaka to będzie wersja, nieważne, czy kupicie Fiestę ST-Line, tak jak ta z obniżonym zawieszeniem, szerokimi kołami, niskoprofilowym ogumieniem, to nie ma znaczenia, czy wybierzecie Fiestę Active, która ma podniesione zawieszenie, bardziej sprężyste i teoretycznie nadal daje się na szutrowe drogi. Każda wersja Fiesty prowadzi się genialnie. Co więcej, ten samochód on nie wykazuje w ogóle podsterowności. Podsterowność jest naturalną cechą każdego samochodu, nawet supersportowego, ale Ford Fiesta tę podsterowność zabija w samym zarodku dzięki odpowiedniej kalibracji systemu ESP. ESP działa tak, że ten samochód w zakręcie po prostu jest dokręcany do środka łuku i tutaj naprawdę nie czuć czegoś takiego jak podsterowność. Jeśli chodzi o silnik, mamy tutaj litrowego EcoBoosta o mocy 95 koni mechanicznych. Po liftingu obniżono moc o 5 koni mechanicznych. Nie ma podsterowności. Obniżono tę moc o 5 koni mechanicznych i co z tego? Nic. Ten silnik nadal jest jednym z najlepszych w swojej klasie. Ta litrówka trzycylindrowa nie tylko przyjemnie warczy, ale również fantastycznie przyspiesza. Wkręca się na obroty bardzo chętnie. Ma stosunkowo mocny dół. Tutaj naprawdę nie ma absolutnie żadnych zastrzeżeń. Jedyne zastrzeżenie nie jest do silnika, jest do skrzyni biegów. W takich warunkach jak tutaj, dynamiczna jazda po zakrętach, czasami zdarza się, że tak nie do końca trafią w odpowiedni bieg. Skrzynia biegów może nie jest rewelacyjna, ale jest dobra. Ten samochód robi taką robotę na torze, że aż trudno to opisać, pomimo że jest tylko zwykłym samochodem segmentu B. Skoda Fabia jest totalnym przeciwieństwem Forda Fiesty. Nie ma absolutnie nic wspólnego
z szybką, dynamiczną czy sportową jazdą. To jest po prostu zwykły samochód do zwykłej jazdy po mieście i ewentualnie poza miastem na co dzień. I dlatego mówię tak powoli, bo właśnie tak jeździ Skoda Fabia. Raczej powinna powoli. Oczywiście, że można nią cisnąć, można przejechać dynamicznie, ale auto przechyla się w zakrętach, nie trzyma się drogi, a przód lubi sobie wyjechać zbyt szeroko z zakrętu. Fabia prowadzi się dobrze, poprawnie, ale bardzo daleko jej do jazdy dynamicznej. Tutaj główną cechą tego samochodu jest po prostu komfort jazdy, dlatego to nadwozie się tak przechyla i buja. A kiedy podsterowność jest zbyt duża, to do akcji delikatnie, ale wkracza system ESP. Natomiast jeśli chodzi o silnik tego samochodu, tu mamy również 95-konną, również litrową jednostkę z turbodoładowaniem i muszę przyznać, że ten silnik wcale nie jest gorszy od EcoBoosta. Nawet można powiedzieć, że w tej konfiguracji z pięciobiegowym manualem można odnieść wrażenie, że do niedużych prędkości jest nawet lepszy, ponieważ ma mocny dół, a biegi nie są tak długie, chociaż jest tutaj tylko ich 5. Skrzynia biegów pracuje również lepiej niż w Fordzie Fiesta, więc kolejny punkt dla Skody względem Forda. I tu muszę przyznać, że precyzja zmiany biegów w Skodzie Fabii naprawdę robi dobre wrażenie i ta skrzynia nigdy się nie gubi. To znaczy za każdym razem, kiedy zmieniam bieg, za każdym razem dostaję od skrzyni taki, jaki chciałbym mieć. Polo jest innym samochodem niż Fabia i innym niż Fiesta. Bliżej mu do Fiesty pod względem takim, powiedzmy, obiektywnym. To znaczy Polo właściwie zrobi wszystko to samo co Fiesta, tylko zrobi to zupełnie inaczej. Fiesta na zasadzie, hej, dobra, fajnie bawimy się, natomiast Polo tak jest, rozkaz. Tak po niemiecku, po prostu robi to, co ma zrobić. Kazali, to robię. Fiesta z radością przyjmuje każde wyzwanie, każdy zakręt, czy to ciasny, czy szybki, obojętnie. Polo dla niego jest bez różnicy. Może być ciasny, może być szybki. On po prostu ma wykonywać rozkazy i takie jest Polo. Można powiedzieć, że największą wadą Polo jest brak charakteru, ale z drugiej strony, czy naprawdę o charakter chodzi w takich samochodach? Moim zdaniem Polo jest po prostu dobrym, poprawnym autem, które robi wszystko jak trzeba. Fiesta jest może bardziej angażująca w jazdę, może taka bardziej wesoła, ale Polo jest, myślę, właściwie tak samo dobre. Czy wolałbym pojeździć na torze Fiestą czy Polo? Oczywiście, że Fiestą, ale czy Polo będzie wolniejsze? Nie sądzę. Silnik 1.0 TSI o mocy 115 koni oczywiście jest dynamiczniejszy, szybszy, taki żywszy niż 95-konna jednostka z Fabii. I mamy tutaj sześciobiegową skrzynię manualną, która pracuje jakby trochę lepiej, ale być może to jakaś taka podświadomość. Biegi są dobrze dobrane, przełożenia świetnie wpisują się w charakter tego samochodu. Ciekaw jestem zużycia paliwa. Corsa to taki trochę dziwny samochód, bo czuć, że Francuzi, tak, Francuzi, to jest tak naprawdę w dużej mierze technicznie francuskie auto. Czuć, że Francuzi chcieli zrobić konkurenta Fiesty. Ten samochód prowadzi się bardzo fajnie, bardzo zachęcająco. Szczerze mówiąc, angażuje w jazdę. To znaczy, jedziesz tym samochodem i widzisz, że kurczę, fajnie się nim jeździ. No po prostu fajnie, przyjemnie, można dynamicznie, ale tak jakby nie postawili kropki nad i. Tak. Zresztą, jak przystało na Francuzów, po prostu nie zrobili roboty dobrze do końca. Po pierwsze, elektronika. Kiedy samochód jeszcze pracuje w granicy przyczepności, jeździ się nim naprawdę bardzo fajnie. Co prawda układ kierowniczy jest taki trochę luźniejszy niż w Fieście czy nawet w Polo, ale zachęca do jazdy. Po prostu widać, że chce. Ale gdy już przekroczysz granicę przyczepności, kiedy już włącza się ESP, to zamiast skalibrować je tak jak w Fieście, czyli tak, żeby pomagało kierowcy pokonać ten zakręt z tą prędkością, którą wybrał, albo nawet z większą, to nie, po prostu wyhamowuje samochód i zaczyna płużyć przednia oś. I ten samochód zaczyna się tak zachowywać, jakby nagle po prostu zmienił zdanie. Już teraz nie chcę jeździć szybko, teraz to już daj spokój, przesadzasz. On tak mówi, Fiesta mówi, dawaj, szybciej, szybciej. Polo mówi, dobra, jak chcesz, tak pojadę. A Corsa mówi,
nie, 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 już za szybko, już, już zaczynasz przesadzać, po prostu się poddaj i w pewnym momencie, kiedy przekraczasz tę granicę, to odechciewa ci się jechać. Inna sprawa, że ten samochód sprawia wrażenie takiego dosyć solidnego, ale też do pewnego momentu. Gdy zaczynają piszczeć opony, gdy zaczyna płużyć już ta przednia oś, to masz wrażenie, że zaraz coś odpadnie, zaraz spadną opony z kół. Natomiast wielkim plusem jest tutaj silnik. 1,2 litra, 100 koni mechanicznych. Mniej niż w Polo, ale czuć, że jest tu większa pojemność. Niby niedużo, niby tylko 200, a jednak dół jest bardzo mocny. Być może to też kwestia zestrojenia przełożeń w skrzyni biegów. Ok, sześciobiegowa, jak przystało na francuski samochód, niezbyt precyzyjna, ale dużo lepsza niż w poprzedniej generacji francuskich autach. Natomiast no, napęd tego samochodu naprawdę zasługuje na uznanie. Gdy wciśnie się gaz, to nie tylko fajnie brzęczy, ale też naprawdę dynamicznie przyspiesza. Moim zdaniem jest nawet jakby dynamiczniejszy od Volkswagena Polo. Natomiast prowadzenie do granicy takiej przyczepności, powiedzmy zdrowego rozsądku, czyli właściwie w 95% tak się jeździ po prostu po drodze, jest naprawdę fajnie i przyjemnie, ale gdy już poznasz prawdziwy charakter tego samochodu, który kryje się gdzieś tam poza granicami przyczepności, już nie jest tak fajny. Toyota Yaris nowej generacji to naprawdę nowy samochód. Jest tak bardzo nowy, że powinni zmienić mu nazwę. Ten samochód nie ma nic wspólnego z poprzednim miejskim Yarisem. Ten samochód naprawdę daje fajne wrażenia z jazdy. Jest to kolejny fajny samochód Toyoty. Toyota po prostu kiedyś, któregoś dnia stwierdziła, zróbmy fajne samochody i zrobimy nową Corollę. Zamiast nudnego Avensi zadali Camry. Później powstała Supra, no i teraz jest ta Toyota Yaris. Jest to jedyny w tym porównaniu samochód z automatyczną skrzynią biegów, jedyny w tym porównaniu samochód z tak mocnym silnikiem, bo 116-konnym, właściwie napędem, bo jest to też jedyny samochód hybrydowy. Można powiedzieć, że trochę faworyzujemy Toyota Yaris, bo wybraliśmy hybrydę, ale tak na dobrą sprawę, no, Toyota będzie sprzedawać głównie hybrydy, umówmy się, więc to właśnie ten samochód powinien być porównywany. To nic, że jest najmocniejszy, bo tak naprawdę wcale chyba nie ma najlepszej dynamiki. Mam wrażenie, że jak wciskam gaz w podłogę, to nie dzieje się aż tyle, co chociażby nawet w Fieście czy Polo. To jest wrażenie, trzeba by było wszystko pomierzyć, żeby to sprawdzić obiektywnie, ale ogólnie samochód jest dynamiczny, natomiast nie wyrywa jakoś bardzo do przodu, ale jeździ się nim naprawdę bardzo fajnie. Widać, że inżynierowie Toyoty tutaj chyba za wzór wzięli Fiestę, bo samochód jeździ bardzo podobnie. Nie jest taki sprężysty, czuć też większą masę, wszak to hybryda, ale zachęcający. Naprawdę fajnie się nim jeździ, naprawdę puszcza takie oczko ta hybryda i mówi ci, ty słuchaj, jak jeździłeś jakąkolwiek hybrydą, ta jest inna. I faktycznie jest inna, to jest najnowsza generacja hybrydy z polskim silnikiem 1.5, czyli też największym w tym porównaniu. Jest to tak jakby generacja 4.5, czyli o pół generacji wyższa niż Corolla, Camry i RAV4. I to czuć, tutaj już skrzynia biegów pracuje inaczej, jeśli w ogóle można to mówić o skrzyni biegów, bo nie ma tu biegów. Jest to po prostu przekładnia bezstopniowa, ale też żywiej reagująca na dodanie gazu. Inaczej, trochę zbijająca te obroty. Silnik 1.5 trzycylindrowy też ma zupełnie inne brzmienie. Tu już nie ma jak w poprzednim Yarisie, tylko jest rrr. I to jest fajne, to jest naprawdę fajne i ten samochód, ogólnie słowo fajne pasuje tu chyba najlepiej do opisania tego auta. Prowadzi się bardzo pewnie, bardzo stabilnie. Kiedy przód chce wyjechać już na zewnątrz zakrętu, to wtedy reaguje delikatnie elektronika. Nie tak jak w Fieście. Ten samochód nie jest tak jakby na siłę dokręcany do łuku, nie jest tak jakby, nie zarzuca nim, tak jakby, bo Fiesta też nie zarzuca, ale ma się wrażenie, że jedziemy takim autem jakby po trochę śliskiej nawierzchni. Tutaj nie, tutaj stara się intensywnie trzymać toru jazdy, ale jednak toru jazdy nie rozszerza go przez podsterowność. Dlatego Yaris naprawdę zaskakuje, miło zaskakuje, bardzo przyjemnie jeździ się tym samochodem, no i też przyjemniej niż Corsą, bo choć powiedzmy, że Corsa jest taka bardziej naturalna, dopóki ta przyczepność jeszcze jest, to kiedy przyczepność stracimy, to jednak wolę Yarisa. Korzystając z obecności na torze, zasymulujemy też taką jazdę jakby miejską i sprawdzimy spalanie, bo tak naprawdę w samochodach segmentu B no nie chodzi o jakieś rewelacyjne wrażenia z jazdy, tylko głównie o to, żeby samochód był tani, ale i ekonomiczny. Dlatego
będziemy się tutaj zatrzymywać na wzniesieniu, pokonywać zakręty na pierwszym, może nie, ale na drugim, na trzecim biegu, czyli coś w rodzaju takiej intensywnej jazdy, powiedzmy w małym miasteczku, i zobaczymy po kilku kilometrach, jaki wyjdzie wynik. Ford Fiesta jest samochodem specyficznym, ponieważ z silnikiem 1.0 EcoBoost ma taką skrzynię biegów dosyć dziwną, bo z długimi przełożeniami. Jest tu 6 biegów, a mimo to producent zastosował długie przełożenia, więc tym autem trochę inaczej się jeździ niż innymi typowymi miejskimi samochodami, ponieważ trzeba korzystać z niższych przełożeń, żeby nie dusić silnika. I tak naprawdę czwórki używa się w mieście bardzo rzadko, piątki prawie wcale, co w innych autach tego typu jak najbardziej jest dopuszczalne. Za chwilę podam wynik tego testu, bo powoli się kończy, tylko przekażę jedną rzecz. To nie jest test do końca rzeczywisty, oddający rzeczywistość, ponieważ jeździmy tutaj nie po mieście, lecz po torze. Tak naprawdę spalanie w mieście zawsze wygląda różnie. Wszystko zależy od pory dnia i rodzaju miasta. Ale tutaj to spalanie jest stosunkowo wysokie, bo są takie próby, a nie inne. I właśnie koniec. Równe 9 litrów na 100 km w Fordzie Fiesta. Zużycie paliwa w Skodzie Fabii powolutku się normuje, bo właśnie kończę ten test na wydajność na torze. I muszę przyznać, że wynik będzie znacznie lepszy niż w Fordzie Fiesta. I uważam, że nie z powodu tego, że TSI jest lepszy od EcoBoosta, nie. Tutaj po prostu chodzi o konfigurację napędu. Te 5 krótkich przełożeń w takich warunkach, również w warunkach typowo miejskich, po prostu sprawdza się lepiej niż długie biegi. Częściej korzystamy z wyższych przełożeń i dłużej pozostajemy na tych wyższych biegach, ponieważ są one krótsze, więc silnik ma więcej siły, żeby przyspieszyć nawet z niskich obrotów. I tam, gdzie Fiestą trzeba było jechać na dwójce, tak Fabią sobie spokojnie mogę jechać na trójce. Tam, gdzie Fiestą rzadko się włączało czwórkę, tak w Fabii czwórkę włącza się zupełnie naturalnie i nie ma z tym żadnego problemu. Poza tym można odnieść takie wrażenie, że jednak EcoBoost w tych najniższych obrotach czuje się trochę gorzej, samochód trochę bardziej drga niż Fabia z TSI. Wynik 7,7 litra na 100 km. To jest o 1,3 litra mniej niż Fiesta. Jeśli chodzi o jazdę taką spokojną pod zużycie paliwa, starając się, żeby było niskie, czyli powiedzmy taką zwykłą, codzienną jazdę, to sześciobiegowe Polo za specjalnie nie różni się od Fabii i tu można powiedzieć, że jedyna różnica polega na tym, że ma silniejszy dół, te niższe obroty, jakby łatwiej z nich korzystać, chętniej przyspiesza na wyższych przełożeniach, natomiast generalnie, tak jak tu jeżdżę, korzystam z dokładnie tych samych biegów, co Fabii, z tą różnicą, że po prostu wcześniej włączam czwórkę, ale spalanie z tego, co widzę, jak już się ustabilizowało, wcale nie będzie lepsze. Równe 8 litrów na 100 km, czyli o 0,3 litra na 100 km więcej niż Fabia. Corsa jest jedynym samochodem, jak do tej pory, w którym w ogóle używam piątego biegu na tej próbie. Ma tak zestopniowane przełożenia, że tam, gdzie poprzednikami jeździłem na dwójce, tu jeżdżę spokojnie na trójce, tam, gdzie tam jeździłem na trójce, tu już dużo wcześniej włączam czwórkę, więc tak na dobrą sprawę czuć tu z jednej strony inne zestopniowanie skrzyni biegów, z drugiej też taki bardzo mocny dół tego silnika w porównaniu z konkurencją. Tu naprawdę można jechać z niskich obrotów. Czy przekłada się to na zużycie paliwa? No nie do końca. Zaraz powiem Wam, jaki będzie wynik, bo jeszcze zostało mi dosłownie 200 metrów do przejechania, ale na pewno nie jest najlepszy. Być może powodem jest to, że silnik jest po prostu największy, 1,2 litra, trzeba przecież czymś napełnić, a tutaj wyszło 8,2 litra, czyli no więcej niż Volkswagen Skoda. Już widzę, że Toyota Yaris po prostu musi wygrać w tej próbie zużycia paliwa na torze.
na torze, który ma symulować jazdę miejską, aczkolwiek nie do końca ją symuluje. Toyota na przykład zakłada, że około 80% dystansu w mieście pokonacie wyłącznie z użyciem silnika elektrycznego. Ten silnik elektryczny jest teraz dużo mocniejszy. No w tej naszej próbie jest to niewykonalne, ale i tak hybryda robi tutaj swoje. Nie mam też dużego wpływu na przykład na pracę silnika, na obroty, ponieważ mam tylko automatyczną, bezstopniową skrzynię. A hybryda po prostu robi swoje, robi co trzeba. Zużycie paliwa 5,8 litra to jest dużo, dużo niższy wynik niż u konkurentów. I to jest, można powiedzieć, oczywiste. Ktoś może powiedzieć, faworyzujecie Toyotę, bo robicie takie próby spalania pod hybrydę. No właśnie nie do końca. Teraz wyjedziemy na trasę. Żeby sprawdzić zużycie paliwa na trasie podczas szybkiej jazdy, wyjechaliśmy wszystkimi samochodami naraz i jedziemy w kolumnie. Jedziemy płynnie, trzymamy się wszyscy razem. Staramy się utrzymać tempo około 100 km na godzinę. Nie jest to stała prędkość 120, to jest od 90 kilku do około 120 km na godzinę, więc średnio to wyjdzie około 100 km na godzinę. Na pokładzie każdego z samochodów doświadczony kierowca, przede wszystkim niezależny, kontaktujemy się przez radio. Skasowaliśmy już komputery pokładowe i zobaczymy, jakie wyniki one pokażą. Toyota Yaris jest samochodem, który budzi duże zaufanie przy wysokiej prędkości, 100-120 km na godzinę, nawet 140 nie robi na nim za dużego wrażenia. Auto jest dosyć dobrze wyciszone, co za chwilę zresztą sprawdzimy sonometrem, ale też jest samochodem takim pewnym w prowadzeniu, stabilnym. Można powiedzieć, że zachowuje się jak kompakt i tak na dobrą sprawę, to czuję się w nim trochę jak w kompakcie. Trochę inaczej oceniam natomiast samo wnętrze. Jest ono no, wyraźnie gorzej wykonane niż chociażby porównywalnej marki Toyota Corolla. Funkcjonalność wnętrza jest bardzo fajna. Niektóre materiały są przyjemne, inne troszkę gorsze. Na przykład podłokietnik jest trochę za bardzo cofnięty i jest tylko taka płytka kieszonka. Nie ma jakiegoś dużego schowka, ale za to na desce rozdzielczej mamy sporą liczbę takich półeczek, na których można coś położyć. Myślę, że samochód naprawdę spełnia rolę kompaktu w trasie. Dodam jeszcze, że dynamika tego auta, jeśli chodzi o taką jazdę, powiedzmy w szybkim ruchu, jest w zupełności wystarczająca. Nawet bym powiedział, że naprawdę dobra i tutaj nie ma problemu z tym, że kiedy trzeba będzie wyhamować przed ciężarówką, która jedzie powiedzmy 80 km na godzinę, a później dynamicznie przyspieszyć do 100, 120 czy 140 km na godzinę, na pewno Toyota Yaris nie będzie ostatnim samochodem, który nie nadąża. Powolutku zbliżamy się już do końca naszej próby. Za chwilę będziemy zjeżdżać. Przejechaliśmy już ponad 30 km, więc myślę, że w zupełności wystarczy. Średnia prędkość to około 100 km na godzinę. I za chwilę zapytam, jakie są wyniki w tym spalaniu. Dobrze, poproszę o zużycie paliwa ze Skody. 5,1. 5,1 Skoda. Opel. 5,0. Bardzo podobnie. Poproszę Volkswagena. 4,8. Ładnie. No i Ford. 6,0. A Toyota Yaris równe 4 litry. Jeszcze sprawdzę wyciszenie. Wyłączę klimatyzację. Przy prędkości 120 km na godzinę. 69,5 dB. Polo jest samochodem bardzo dojrzałym. Właściwie to przypomina Volkswagena Golfa. Tak naprawdę to jest prawie że Golf. Golf siódmej generacji. Nie ten najnowszy. Bliżej mu do siódemki. Zarówno pod względem jakości wykonania, miejsca, pozycji za kierownicą, która jest naprawdę bardzo dobra. Spore lusterka, przejrzystość tego samochodu, rewelacja. Prowadzenie przy wysokiej prędkości, mistrzostwo świata. W tym samochodzie neutralizowane są wszystkie wstrząsy. Jest cicho. Zresztą sprawdzimy to sonometrem. 66,4 dB. To są bardzo dobre wyniki, jak na segment B. Segment B w przypadku Polo można tu mówić już niemalże o kompakcie. Naprawdę dojrzała maszyna. I auto pod względem jazdy, także dynamiki,
No prawie kompaktowe. Skoda Fabia jest samochodem technicznie starszym niż Volkswagen Polo. Bardziej miejskim. To jest jeszcze trochę taka poprzednia generacja samochodów segmentu B, czyli jeszcze bardziej miejska. Ale trzeba przyznać, że temu modelowi z tym silnikiem 95-konnym nie brakuje werwy, nie brakuje mu mocy do przyspieszania. Tutaj naprawdę łatwo rozwinąć prędkości autostradowe czy ekspresowe 120 km na godzinę. Na piątce przy 120 mamy 2700 obrotów na minutę, tak mniej więcej, więc to są dosyć dobre wartości. Czy w aucie jest głośno? 67,3 to jest bardzo dobry wynik, niewiele różniący się od Volkswagena Polo, przynajmniej przy tej prędkości 120 km na godzinę. Natomiast to, co różni głównie Volkswagena Polo i Skodę Fabię, to podatność na podmuchy wiatru, to stabilność przy dużej prędkości. Ten samochód troszeczkę żyje na pasie ruchu, kiedy jedziemy szybko. On po prostu czuć, że nierówności, że podmuchy wiatru mają na niego wpływ. W Volkswagenie Polo w ogóle tego nie ma. Poza tym auto jest takie troszkę lekkie, troszkę miękkie, trochę gumowe i to też powoduje, że na pewno 120 to jest taka prędkość bezpieczna, ale 140 to już tak raczej nie jest to prędkość do pełnego relaksu. Co jeszcze? Pozycja za kierownicą dobra, ale nie tak dobra jak w Yarisie, nie tak dobra jak w Polo. Ogólnie po prostu samochód prostszy i trochę starszy. Nie nadaje się do końca na długie trasy. Ma krótkie siedziska, w Polo są bardzo długie i wygodne fotele. Tutaj tak powiedzmy na 200-300 km max dalej jechać tym samochodem na pewno byłoby trochę męczące, ale tak ogólnie to bez jakichś większych zastrzeżeń. Fiesta, podobnie jak Volkswagen Polo, jest samochodem bardzo dojrzałym, stabilnym, praktycznie niepodatnym na podmuchy wiatru. Dobre auto do jazdy z dużą prędkością. Szósty bieg, 120 km na godzinę. I obroty wynoszą 2500. Tu są naprawdę długie przełożenia, które może nie do końca sprawdzają się w mieście i ten samochód potrafi sporo spalić, ale na trasie dzięki temu mamy niższe obroty i teoretycznie powinno być cicho, ale mam wrażenie, że nie jest. Ford Focus jest rewelacyjnym autem pod względem wyciszenia, ale 68,7 decybela to nie jest rewelacyjny wynik, chociaż trochę lepszy niż w Toyocie Yaris. Poza tym bardzo dobra pozycja za kierownicą, świetne fotele. Moim zdaniem wszystko w tym aucie jest pod ręką. Bardzo precyzyjna też jest skrzynia biegów, a silnik 95-konny w zupełności wystarcza do jazdy w trasie. Natomiast tutaj raczej celowałbym w te mocniejsze warianty, a akurat Ford daje tutaj wybór jeszcze dwóch poziomów mocy. Teraz jeszcze lifting, więc wchodzą te jeszcze mocniejsze wersje, więc Fiesta ok. Tylko jedna rzecz, trochę za małe lusterka zewnętrzne, tego wciąż nie poprawiono. No i to wyciszenie. Materiały w tym samochodzie są powiedzmy takie sobie, bez rewelacji, ale to co najważniejsze, czyli wygoda, komfort jazdy tym autem w trasie dosyć dobry. I chociaż sonometr nie do końca to pokazuje, to mam wrażenie, że to właśnie w Fieście jest najgłośniej. Jadąc Oplem Corsą, nawet w trasie mam wrażenie, że coś tu z tym samochodem jest nie do końca tak. Przednia oś jest bardzo słabo wyciszona i subiektywnie odczuwalne jest to tak, jakby było bardzo niskie ciśnienie w opanach. Właściwie to tak, jakby te opony były przebite. Przednia oś niemiłosiernie wręcz hałasuje i było to też na torze, ale o tym nie wspominałem. Chciałem zobaczyć, jak będzie w trasie. Jest dokładnie to samo. Natomiast ogólnie samochód ogólnie trzyma się kupy, oczywiście, siedzi się w nim bardzo wygodnie, chyba najlepiej, gdybym miał oceniać tylko po pozycji za kierownicą i pod kątem jazdy na jakąś dłuższą trasę, to fotele i pozycja za kierownicą w Oplu Corsie są najlepsze. Wyciszenie chyba nie do końca, zaraz to sprawdzimy. 68,9 przy prędkości 120 km na godzinę, ale obroty są dosyć niskie, 2400 obrotów na minutę. To jest naprawdę fajny wynik na szóstym biegu i ta skrzynia wydawała się taka
krótka na torze, ale jednak okazuje się, że to nie skrzynia była krótka, tylko ten silnik jednak naprawdę ma mocny dół. I to zresztą czuć na drodze ekspresowej. Tutaj nabranie prędkości jest łatwe, szybkie i nie wymaga jakichś wielkich zabiegów, nie wymaga też wielkich redukcji, a mimo to przełożenia są jednak okazuje się długie. Trochę za małe lusterka zewnętrzne, podłokietniki w porządku, obsługa multimediów oczywiście fatalna w każdym z tych samochodów. No może Toyota też nie jest mistrzem multimediów, ale Opel z techniką Citroena i Peugeota, no to już przerost, naprawdę. Te multimedia, szczerze mówiąc, jeżeli kupujecie Corsę, nie zamawiajcie tego. Jeżeli macie za to dopłacać, to naprawdę odradzam. Ale auto fajne na trasy, takie przyjazne w prowadzeniu, dobrze wyważone, sprężyste i też stabilne, niezależnie od podmuchu wiatru, niezależnie od prędkości. Tutaj nie mam jakby większych zastrzeżeń. Świetna pozycja za kierownicą. Kierownica mogłaby być trochę ładniejsza, no ale to już detale. Myślę, że teza o tym, że samochody subkompaktowe mogą z powodzeniem zastąpić kompaktowe, została tutaj chyba udowodniona. Pod warunkiem, że odrzucimy te dwa modele. Forda Fiesta za to, że ma za mały bagażnik i trochę jest za ciasna z tyłu, ale jeżeli jesteś singielką, singlem i zastanawiasz się pomiędzy Fiestą a Focusem, za te same pieniądze weź Fiestę. Rewelacyjnie jeździ i naprawdę jest przyjemnym autem. Natomiast Skoda Fabia jest nadal starą konstrukcją i samochodem segmentu B jeszcze poprzedniej generacji. Gdybym miał jechać gdzieś dalej tymi autami, to na pewno ostatnim wyborem byłaby Skoda Fabia. Te dwa samochody, czyli Opel Corsa i Volkswagen Polo, chyba najlepiej odpowiadają definicji subkompaktu, czyli samochodu prawie kompaktowego, zwłaszcza Volkswagen Polo, który wydaje mi się, że w tym towarzystwie jest najlepszy, najbardziej wszechstronny, najwygodniejszy, najpojemniejszy, ma największy bagażnik, jest bardzo dobrze wyciszony, świetnie jeździ, zarówno tu na torze, chociaż wydaje się, że tego nie chce, jak i na trasie, a szczególnie na trasie. Gdybym miał jechać którymś z tych samochodów gdzieś daleko, na pewno Volkswagen Polo byłby tutaj jednym z faworytów, ale Opel Corsa jest niewiele gorszy. Pod każdym względem trochę odstaje. Może ma troszeczkę dynamiczniejszy silnik, trochę lepiej siedzi się za kierownicą. Jest za to ciaśniejszy, ma mniejszy bagażnik i gorzej się prowadzi, ale za to rekompensuje to zdecydowanie niższą ceną. No dobrze, a co z naszą nowością rynkową, czyli Toyotą Yaris, jednocześnie z najbardziej chyba charakternym z wyglądu tutaj samochodem. Samochodem, który chciałby się mieć, choćby patrząc na niego. Zobaczcie na tą konfigurację. Wygląda rewelacyjnie. Przy nim Volkswagen Polo, chociaż jest naprawdę bardzo dobrym samochodem, wygląda po prostu zwyczajnie. Właściwie mógłby być jego tłem. Toyota Yaris ma jeden bardzo duży atut, który na przykład ja cenię. Niskie zużycie paliwa. Właściwie to można tu mówić o ekstremalnie niskim zużyciu paliwa. Hybryda jest zdecydowanie droższa, bo ponad 4000 zł od 115-konnego Volkswagena, ale za to dostajemy automatyczną skrzynię biegów, która jest bardzo dobra. W Volkswagenie Polo automatu akurat bym nie chciał, ponieważ obecne DSG nie pracuje zbyt przyjemnie i właściwie nie daje żadnej radości z jazdy, a ten właśnie daje. Toyota Yaris prowadzi się moim zdaniem bardzo podobnie do Volkswagena Polo, ale o ile Volkswagen Polo jest takim samochodem, który, tak jak wspominałem, wykonuje rozkazy, to Toyota Yaris zachęca do szybkiej jazdy. Jest podobna do Forda Fiesty. Bagażnik jest spory, z tyłu jest mało miejsca, w aucie siedzi się dobrze, ale nie jest zbyt dobrze wyciszone. Bardzo trudna decyzja. Wiecie co? Trochę taki trudny wybór. Stoję pomiędzy rozumem a sercem, pomiędzy Toyotą a Volkswagenem. Gdybym nie miał rodziny, zdecydowanie wziąłbym Forda Fiestę. Jest tańszy i jeździ dużo fajniej, ale tutaj wybieramy samochód, który jest najbardziej wszechstronny, a jednocześnie chciałbym wybrać samochód, którym stąd odjadę. Ten samochód zdecydowanie wygrywa to porównanie. Bezwzględnie. Ale ja jestem jeszcze przed 40, więc Yaris.